Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaką konkretnie decyzję przywozi dziś do Opola wicepremier Jarosław Gowin? Zgodę administracyjną właściwego ministra do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Czyli jego zgodę. Na utworzenie kierunku, na otwarcie kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Opolskim. Ta decyzja zostanie podpisana w ratuszu. To jest ukłon w stronę pana, partyjnego kolegi, czy wyraz uznania dla wkładu miasta w ten projekt? Myślę, że jest to na pewno wydarzenie historyczne i nadzwyczajne, bo ministrowie nie mają w zwyczaju podpisywać decyzji w innych miejscach niż w swoich gabinetach. Więc tam podpisują, następnie w kopercie wysyłają do interesariuszy. Natomiast w naszym przypadku rzeczywiście przekonywałem pana premiera Gowina, że dla naszego regionu to jest wydarzenie o charakterze historycznym i że jest konieczność, żeby nadać temu odpowiednią oprawę, żebyśmy poczuli, że wszyscy jesteśmy uczestnikami tego procesu, bo tak jest, bo można sprowadzić wniosek o kierunek lekarski do procesu administracyjnego, czyli czy wszystkie kartki we wniosku się zgadzają, czy są, jest liczba parzysta bądź nieparzysta i czy tabelki są w kolorze, a można rzeczywiście na to spojrzeć zupełnie inaczej, wizjonersko, jako na ważny impuls rozwoju dla naszego regionu. Pan premier podzielił nasze zdanie, że jest to ważny impuls rozwojowy, stąd przyjedzie osobiście. I do ratusza, jak rozumiem, miasto podpisać. Jest tu kluczowym partnerem. Tak. Czy znaczy, jednym z kluczowych partnerów. Ja to odbieram oczywiście jako ukłon w stronę miasta, no, ale miasto Opole jest szczególnym miastem, bo jest stolicą województwa, które odgrywa ważną rolę regionotwórczą i dzisiaj bez zaangażowania miasta Opola trudno by było myśleć o kierunku lekarskim. W kontrakcie dla regionu, tym ogłoszonym w trakcie forsowania projektu Dużego Opola, prezydent obiecał, że dodatkowe wpływy podatkowe, które trafią do budżetu miasta, zostaną przeznaczone m.in. na Wydział Medyczny, bo to w przyszłości ma być cały wydział. No, to jest konieczność, to znaczy, bo też my musimy wiedzieć, że jesteśmy na finale procesu o charakterze politycznym. Jest jeszcze potrzebna inwestycja i znaczne środki finansowe, żeby ją dokończyć. O 40 milionach. Lekko. Dzisiaj to jest 40 milionów i to jest stanowisko Uniwersytetu Opolskiego, któremu wierzę, ale wiem, że przy tak dużych projektach, przy tak dużych inwestycjach te pieniądze mogą być nieco większe i musimy być na to gotowi. Będziemy siadać teraz z Ministerstwem Nauki do negocjacji także o charakterze finansowym, bo minister wcale nie musi dawać pieniędzy na kierunek lekarski dla Opola. Będziemy lobować teraz o to, żeby takie pieniądze się znalazły, no ale jest potrzebny wkład własny i pytanie, jaki on będzie. Uniwersytet Opolski sam tego wkładu własnego nie udźwignie, w związku z tym jest to święty obowiązek miasta Opola i regionu opolskiego. Czyli samorządu miasta i województwa. Żeby się do tego dołożyć, ale nie tylko, bo są przedsiębiorcy, są poważne firmy, które dzisiaj się poczuwają do odpowiedzialności za ten projekt, którym bardzo serdecznie dziękuję za to poczucie obywatelskiej odpowiedzialności i wspólnie jesteśmy w stanie to udźwignąć. Firmy prywatne? Oczywiście. Jeżeli przedsiębiorcy deklarowali, że są gotowi w ramach kapituły, która została powołana przez Uniwersytet Opolski, wesprzeć tę inicjatywę, czekamy na to. Finansowo? Tak, finansowo. Mówiąc wprost, finansowo bardzo tego wyczekujemy, bo to będzie potrzebne przy, tak jak wspomniałem, montażu finansowym, to znaczy gromadzeniu naszego wkładu własnego. Ratusz ma pełnomocnika do spraw kontaktu z uczelniami. Czym poza Wydziałem Medycznym owocuje ta współpraca? Macie jeszcze jakieś wspólne przedsięwzięcia z uczelniami? Politechnika Opolska. No, panie doktorze, miasto Opole jest miastem akademickim. W zasadzie bez uczelni trudno sobie miasto Opole wyobrazić. Miasto Opole albo będzie miastem akademickim w pełnym znaczeniu tego słowa, albo będzie miastem powiatowym. I to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Politechnika jest drugą ważną uczelnią i tutaj także zabiegamy o wsparcie dla Politechniki Opolskiej. Cieszę się, że to owocuje bardzo konkretnymi korzyściami, bo Politechnika w ostatnim czasie, możemy to ujawnić, zresztą pan premier też o tym powie, udało się pozyskać 4,7 miliona złotych, czyli prawie 5 milionów złotych na termomodernizację pierwszego kampusu. To jest wyłącznie zasługa Politechniki, która ten wniosek dobrze przygotowała i ministerstwa, które te pieniądze zechciało przyznać. Więc oprócz kierunku lekarskiego pan premier przywozi 5 milionów złotych dla Politechniki Opolskiej, ale także bardzo szybko udało się uzyskać zgodę akredytacji dla nowego Wydziału Zamiejscowego Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu. To też jest bardzo ważny aspekt rozwojowy uczelni.
I to, że myśmy wspierali, ja mówię także o władzach miasta, to, że tam powstanie wydział, jest bardzo jasnym sygnałem, że miasto Opole, że władze miasta postrzegają swoją rolę jako regionotwórczą. To znaczy, że my nie zagarniamy zazdrośnie wszystkiego dla siebie. Mogliśmy powiedzieć, no jak, niech ci jak studenci... Jak mówią przeciwnicy Dużego Opola. Niech tych 60 studentów będzie w Opolu. Niech ten wydział będzie w Opolu. Nie, my rozumiemy, że Politechnika Opolska pozostanie opolską i z nazwy, i z głównej siedziby, i faktycznie. Natomiast jesteśmy zainteresowani, żeby miasta powiatowe województwa polskiego rosły w siłę. Będziemy wspierać ambicje Kędzierzyna-Koźla, będziemy wspierać ambicje akademickie Brzegu, Nysy. Będziemy wszędzie tam, gdzie samorządowcy naszego regionu będą oczekiwać od nas wsparcia dla swoich projektów rozwojowych. No, prezydent Wiśniewski powiedział w tym tygodniu na naszej antenie, że jego zdaniem jeszcze nigdy Opole nie miało tak dobrego przełożenia na Warszawę. Opole i Opolszczyzna. Zgadza się pan z taką opinią? Zgadzam się. To znaczy... Mieliśmy tutaj wielu posłów Platformy Obywatelskiej, odwrotnie proporcjonalnie do korzyści. Takie słynne powiedzenie, prawda, jednego z tych ministrów już zlitujmy się, nie wymieniajmy jego nazwiska, prawda, że on jest ministrem całego państwa, a nie regionu opolskiego. I jako państwowiec się z nim zgadzam, tylko że wtedy powinien złożyć mandat poselski. Bo można być posłem i ministrem, a można też być tylko ministrem. Więc jeżeli ktoś jest posłem, powinien zabiegać o interes tej ziemi, czy posłem, czy senatorem powinien zabiegać o interes tej ziemi. Jak się okazuje, można mieć nawet mniej trochę posłów, można być nawet samorządowcem, a być skutecznym w przełożeniu na Warszawę. To jest kwestia pewnych umiejętności i kompetencji, ale i determinacji. No i też pewnego klimatu politycznego. Ale oczywiście, tylko że umówmy się, że w całym kraju są ludzie prawicy, którzy mogliby mieć szerzej otwarte drzwi do ministerstw niż z innych opcji, a jednak to Opolu udaje się pozyskiwać kolejne tu 5 milionów, tam 5 milionów, może tutaj 30 milionów, które owocują bardzo konkretnymi projektami. No my czekamy też na inne decyzje, przecież wnioskujemy o pieniądze na obwodnicę południową, to jest 130 milionów złotych, no ale tuż przed nami duże zadanie. Samorząd województwa bezskutecznie zabiegał o to, by mieć swojego człowieka w zarządzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatecznie kandydatura Stanisława Rakoczego nie przeszła, ale członkiem tego zarządu został pana współpracownik Krzysztof Dryndę, czyli Opole jednak ma swojego człowieka w strefie. Tak, i tu powinniśmy być z tego dumni, bo przez lata to się nie udało. Samorząd województwa... Chyba był zaskoczony takim wynikiem. Przez lata samorząd województwa naprawdę stawał na głowie, ale chyba nie tam, gdzie trzeba, stawał na głowie, jeśli chodzi o te zabiegi, bo to wymaga pewnych umiejętności, ale nie prężenia mózgu w mediach, tylko pewnej pracy dyplomatycznej, czy to w Wałbrzychu, czy w Warszawie. Natomiast nam się to udało. Żałuję tylko, że stawialiśmy sobie wszyscy, mówię, jako region taki cel, żeby po raz pierwszy w historii pojawił się człowiek z Opolszczyzny w tym zarządzie strefy, skoro ta strefa obejmuje połowę naszego regionu, w tym stolicę tego regionu. Natomiast jak przyszło co do czego, to przedstawiciel samorządu województwa polskiego, mówię to z żalem, wstrzymał się od głosu. Jako jedyny, prawda? Czyli jak się okazuje, nie chodziło wcale o to, żeby był przedstawiciel naszego województwa tam, tylko żeby był przedstawiciel polityczny zarządu województwa. No i to się zarządowi nie udało. To się nie udało, ale uważam, że przyzwoicie by było, gdyby samorząd województwa poparł tego człowieka, który pochodzi z Opolszczyzny, którego przecież znają, który jest samorządowcem tutaj, który zna specyfikę naszego regionu. No województwo polskie trochę uniosło się, oni by powiedzieli honorem, ja bym powiedział, że trochę pychą. A biuro strefy w Opolu zostanie odtworzone? Dopiero co zostało zamknięte? Powinno. To jest decyzja zarządu strefy ekonomicznej. Obecność biura strefy w Opolu jest bardzo ważna, bo to jest symboliczny gest, tak? Znaczy, albo Opolszczyzna jest ważną częścią specjalnej strefy ekonomicznej, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, albo jest jakimś kwiatkiem do kożucha, z którego nic nie ma region i miasta tego regionu. No więc mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy trochę dyskryminowani przez ostatnie lata. Czyli stąd liczycie na to, zabiegi o miejsce w zarządzie. I konsekwencją tego miejsca w zarządzie powinien być powrót biura strefy. Będziemy namawiać zarząd, w tym naszego
mówię naszego w cudzysłowie przedstawiciela w tym zarządzie, żeby skutecznie te zabiegi doprowadził do końca i będziemy o to zabiegać w Ministerstwie Rozwoju, tak jak zabiegaliśmy do tej pory. To jest jedna kwestia na koniec. Poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla oficjalnie z oburzeniem zapytał w Sejmie ministra spraw zagranicznych, dlaczego dotacja na tak zwany Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej została przyznana Stowarzyszeniu Horyzonty, który pan kiedyś zakładał, a nie jak do tej pory Domowi Europejskiemu przy Fundacji Rozwoju Śląska. No żałuję, bo to tego typu gesty desperacji świadczą o tym, że pan poseł nie uznaje postępowania konkursowego. Ja rozumiem, że pan poseł uważa, że pewne rzeczy się należą mniejszości niemieckiej, nie wiem, z urzędu, z definicji, z nazwy, bo skoro mniejszość niemiecka to sprawy międzynarodowe, no to w zasadzie wszystko się spina. Natomiast na szczęście mamy w Polsce postępowania konkursowe. Stowarzyszenie Horyzonty, bo ja czytałem. Czy napisaliście lepszy projekt? Czytałem tą interpelację i ze smutkiem, bo no, zarzucanie na przykład braku doświadczenia jest kompletnym strzałem kulą w płot, bo Stowarzyszenie Horyzont istnieje od 11 lat. I od 11 lat prowadzi aktywną działalność i od pierwszego roku w obszarze spraw międzynarodowych, czyli możemy mówić o działalności 11-letnim doświadczeniu w działalności pozarządowej, społecznej, w kontekście relacji międzynarodowych, przecież i nasze akcje, zaangażowanie w kwestię białoruską, estońską, tybetańską, gruzińską, francuską, no, ukraińską, no mógłbym tak wymienić bez końca. No być może w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uznali, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu powinien się zajmować nie tylko wątkiem niemieckim, ale że świat jest nieco szerszy i większy niż tylko relacje Polski z Niemcami. No rozumiem. No skoro już mniejszość niemiecka, to co będzie z dwujęzycznymi tablicami w tych przyłączonych do Opola sołectwach? No, senator Piotr Wach tak zaapelował, że może by tak symbolicznie je zostawić jako taki gest w stronę mniejszości niemieckiej. Zostaną? Tego nie wiem. Absolutnie jest formuła prawna, żeby pozostały. To znaczy zarówno one mogą pozostać jako element pewnie symbolicznego folkloru, żebyśmy dobrze zrozumieli słowo, to znaczy Opole ustawia różnego rodzaju tablice, na przykład jak się wjeżdża do Opola, to jest tak zwany witacz Opola. No nie ma przepisu, który by o tym mówił, ale można to zrobić, czyli jako element promocyjny, czyli promując wielokulturowość tych dzielnic, możemy tak to przyjąć, ale z drugiej strony też można wystąpić wprost z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisanie Opola na listę miast, gdzie można stosować nazwy dwujęzyczne. Niekoniecznie nazwę miasta dwujęzyczną, ale nawet dzielnic, czy placów, czy ulic. I wówczas zamontować oficjalnie te nazwy, rozumiem, które będą prawnie chronione, bo to jest istotne. Bo a kiedy decyzja zapadnie? Chronione. Natomiast to jest decyzja Rady Miasta. Jeszcze przed 1 stycznia? I ona może zapaść przed 1 stycznia, ale nie musi, bo jakby to nie. To jest wyłącznie, tak jak pan redaktor powiedział, to jest kwestia pewnego gestu. Będziemy się nad tym zastanawiać, czy on jest potrzebny. Naszym gościem był dzisiaj Marcin Ociepa, przewodniczący Polskiej Rady Miasta. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje wakacje, twoja muzyka.